na stopnie generalskie mianowani zostają. Na stopień generała broni generał dywizji Bogusław Samol. Generał dywizji Marek Tomaszycki. Na stopień generała dywizji generał brygady Jerzy Fryczyński. Generał brygady Leszek Soczewica. Na stopień wiceadmirała kontradmirał Stanisław Zarychta. Na stopień generała brygady pułkownik Piotr Dzięgielewski. Pułkownik Jerzy Gut. Pułkownik Adam Joks. Pułkownik Sławomir Kowalski. Szanowni Państwo, odznaczeni zostali Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski pan Daniel Duda. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski generał Mieczysław Cieniuch. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski komandor Henryk Nitner. Wiceadmirał Jerzy Pac. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Jerzy Banach. Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego odznaczeni zostali generał brygady Andrzej Tus. Podpułkownik Jarosław Górowski. Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego odznaczeni zostali pułkownik Marcin Fitas. Pułkownik Maciej Siudak. Odznaczeni zostali Morskim Krzyżem Zasługi z Mieczami wiceadmirał Ryszard Demczuk. Komandor porucznik Jarosław Wypijewski. Gwiazdą załóg lotniczych odznaczeni zostali podpułkownik Artur Kałko. Kapitan Grzegorz Mazurek. Sierżant Paweł Ołdak.
Starszy chorąży Sebastian Wróblewski. Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, wręczy pamiątkowe ryngrafy generałom odchodzącym w stan spoczynku. Generał Brygady Andrzej Łosiński. Generał Brygady Janusz Sobolewski. Generał Brygady Jarosław Wierzcholski. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. To ważny dzień, święto Wojska Polskiego. I dlatego w tym dniu utarła się tradycja, że w tym dniu mają miejsce zarówno awanse generalskie, odznaczenia, jak i pożegnania ze służbą. Serdecznie więc chciałem podziękować za całą dotychczasową służbę wszystkim generałom, wszystkim żołnierzom. W sposób szczególny chcę podziękować i pogratulować dzisiaj awansowanym do stopnia generalskiego albo awansowanych w ramach stopni generalskich oficerom. Chcę serdecznie podziękować i pogratulować również wszystkim odznaczonym za dobrą służbę Polsce. Takie są czasy, że armie przeżywają głębokie zmiany. Nie tylko Armia Polska jest w permanentnej zmianie od paru, 20 przeszło lat. Takie zmiany są udziałem całego systemu obronnego NATO, wielu innych krajów. W tych wszystkich zmianach trzeba jednak pamiętać o tym, aby w ramach zmieniających się rzeczywistości i okoliczności zachować to wszystko, co najcenniejsze z dorobku, z doświadczenia dotychczasowego, to wszystko, co może być przydatne w nowoczesnym myśleniu o nowoczesnym systemie obronnym, o nowoczesnej armii polskiej. Chcę więc serdecznie podziękować za postawę służby w obliczu trudnych zadań, przed którymi stało Wojsko Polskie i trudnych zadań, przed którymi Wojsko Polskie staje w tej chwili. Armia, która w ciągu 20 par lat podlegała zasadniczym zmianom, także ilościowym, która przecież z wielkim nakładem sił, energii, pieniędzy zamieniała ilość w jakość, także pod względem uzbrojenia, także pod względem struktur. Tej armii chcę podziękować i powiedzieć, że to jest los żołnierski, aby ciągle dokonywać wysiłku na rzecz mądrej, lepszej zmiany. Ta zmiana dzisiaj to mniejsza liczebnie Armia Polska, dysponująca jednak coraz większymi możliwościami działania, coraz większą skutecznością poprzez nowoczesność systemów uzbrojenia. Jestem głęboko przekonany, że również poprzez nowoczesność myślenia i dowodzenia. Armia Polska dzisiaj staje w obliczu niełatwej, ale niezbędnej reformy systemu dowodzenia. Do tego potrzebni są ludzie, którzy mają zarówno to doświadczenie wyniesione z długotrwałej służby, jak i mają odwagę myślenia o zmieniających się okolicznościach, o tym, że zmiany muszą być przeprowadzane tak, aby zwiększały siłę, odporność i możliwości całości systemu obronnego Polski. Jestem przekonany, że mogę właśnie i dziękować, i życzyć jednocześnie, aby to skumulowane doświadczenie pozwoliło nam skutecznie, dobrze przeprowadzić niezbędną zmianę. Mogę liczyć na to, że te zmiany dotyczyć będą także tego, co jest najważniejsze w siłach zbrojnych, oprócz uzbrojenia, oprócz pieniędzy, oprócz tradycji, to zawsze jest jakość ludzi dowodzących, jakość ludzi szkolących i szkolonych w ramach systemu obronnego Polski. Za to wszystko serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim.